Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Minęła 21 i jest niedziela. Jak jest niedziela i minęła 21, to czas na wasze wyczekiwane, ulubione show internetowe. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Sekielski, a to jest Sekielski Sunday Night Live. Program, który tradycyjnie rozpoczynamy od liczby tygodnia. 76 447 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce od początku pandemii. 76 447. Tę liczbę dedykuję wszystkim, którzy tak jak Bożena Dykiel nie wierzą w to, że koronawirus istnieje. 76 447. Podajcie dalej tę liczbę. Może przemówi do tych, którzy uważają, że COVID-u nie ma. Dziś w Sekielski Sunday Night Live wraz ze mną szermierze słowa, mistrzowie werbalnego fechtunku, czyli Bartosz Węglarczyk i Jakub Bierzyński. Razem zastanowimy się, w co pogrywa z Europą Jarosław Kaczyński i jego polityczne żołnierzyki. Czy nadchodzi ostateczny upadek mitu wielkiego stratega? Rok temu, po wyroku tzw. Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji, wybuchły masowe protesty, których twarzą stała się Marta Lempart. Dlaczego tak niewiele zostało z tego buntu? Donald Tusk podobno kończy już porządki w partii i za chwilę na dobre ma się wziąć za PiS. Pytanie tylko, czy ma na to pomysł. Warto też zastanowić się, czym dla obozu władzy zakończy się pojedynek na haki. Czy powstanie komisja śledcza w sprawie Mariana Banasia? Taka komisja, gdyby już powstała, to mogłaby od razu zająć się też wyciekiem maili z poczty ministra Dworczyka. Co ciekawe, do tej pory w ujawnionej korespondencji nie ma słowa o ministrze Ziobrze i jego ludziach. Przypadek? Jest o czym rozmawiać wraz ze mną, zapowiadani Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Bierzyński, socjolog, biznesmen, komentator, publicysta, człowiek tak. renesansu. Dzień dobry. Pisuję w Onecie. To prawda. Kurde, gdybym wiedział, że go nie zaprosił. Dlaczego? No bo ja współpracuję też z Onetem przecież. Ja prowadzę w Onecie, ty pisujesz w Onecie. On rządzi. Darth Vader. A on rządzi. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. No widzisz. A powiedz, Bartek rządzi w Onecie. Powiedz, Tomek, że chciałeś się podlizać po prostu i tyle. Tak. To był świetny program. Znakomicie. Dziękuję wam bardzo. Porozmawiajmy na początek, panowie, skoro już się spotkaliśmy. O Onecie. Tutaj w takim mocno niemieckim gronie. Co dalej z tą Unią Europejską? Czy Unia wytrzyma szarże Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi? I w co tak naprawdę waszym zdaniem PiS gra? Bo wiadomo, że jest ten sygnał na rynek wewnętrzny nasz tutaj polityczny. Mateusz Morawiecki pojechał, poprężył herlawe muskuły, no ale przekaz poszedł, tak, żeby tutaj Ziobro mu nie pyskował. Tylko czy coś poza tą taką rozgrywką wewnątrz obozu władzy jest jeszcze? Czy tylko chodzi po prostu o stołki i o to, kto tam jest ważniejszy teraz obecnie i panowie sobie żonglują interesem naszego kraju? Bartku? Jestem redaktorem naczelnym, więc... W końcu się należy, musimy w hierarchii jakoś zachować linię i podążyć się. Ja myślę, że problem polega na tym, że wszystko, co ten rząd robi, robi na potrzeby polityki wewnętrznej i dyplomacji nie prowadzimy. I jak pytasz o to, co chcemy osiągnąć w Unii Europejskiej, nie mam pojęcia. Ja nie wiem, czemu to wystąpienie miało służyć, bo chodziło o to, żeby wkurzyć jeszcze bardziej ludzi w Brukseli, żeby wkurzyć Parlament Europejski i już sobie zapewnić, że ta rezolucja, która była głosowana dwa dni po występie pana premiera, żeby na pewno przeszła, służyła temu, żeby pokazać, że nie mam z naszego punktu widzenia możliwości jakiegokolwiek kompromisu. No to tak się dyplomacji nie prowadzi. Dyplomacja się opiera na kompromisach. Ja byłem przekonany, że w tym wystąpieniu będzie coś, co będzie wyciągnięciem ręki do Europy i tego nie widziałem. Potem mieliśmy przewodniczącą Komisji Europejskiej, która jasno powiedziała, musicie zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, muszą sędziowie odsunięci od orzekania wrócić
do pracy, zróbcie to. To jest cytat z niej, zróbcie to. No to ja nie bardzo wiem, gdzie jest ten kompromis i gdzie jest ta dyplomacja. Mam wrażenie, że wszystko w tej chwili w polskiej polityce toczy się wokół dwóch procesów i to są oba procesy wewnętrzne. Jeden jest odpowiedzią na pytanie, jak długo jeszcze Jarosław Kaczyński będzie rządził i czy i kiedy wycofa się z polityki, no bo się wycofa kiedyś, tylko nie wiemy kiedy. A drugie pytanie, kto w tym momencie, w danym tygodniu jest silniejszy? Ziobro czy Morawiecki? Czyli mówiąc krótko, panowie nienawiść naparzają pomiędzy się... tymi panami jest nieprawdopodobna. Czyli gdzieś mają interes Polski, tak? Ważne jest według ciebie jakieś bieżące tam kopanie się pod stołem. Tak? Jak ich zapytasz, to oczywiście interes Polski odmieniają przez każdy przypadek. Nie, ale nie pytajmy ich, wiadomo. No. Znaczy, no ja nie wiem, znaczy, na czym polega ten interes Polski? Na tym, że Litwa przejęła od nas obowiązki kraju w Europie Środkowej, który próbuje Ukrainie pomóc? Na tym, że Czesi nas nie znoszą, ponieważ oskarżamy ich o wszystko, a oni po prostu próbują spowodować, żeby im nie truć wody, co można było szybko załatwić z tymi Czechami. To naprawdę nie był problem trudny do ogarnięcia, żeby ten Turów z nimi wyjaśnić. Nie chcieliśmy tego zrobić. No to Czesi poszli się poskarżyć. To, że obrażamy Niemców, a Niemcy są w tej chwili naszym największym sojusznikiem w Unii Europejskiej i tą Angela Merkel prosi Unię, żeby nie narzucać sankcji na Polskę i żeby z nami rozmawiać, no to jeszcze ją kopnijmy. Jeszcze trzeba coś powiedzieć złego o tych Niemcach, na przykład założyć idiotyczny instytut odzyskiwania reparacji wojennych od Niemców, po to, żeby pan poseł Mularczyk mógł jeszcze parę stanowisk wziąć i jeszcze parę osób wsadzić na państwowe pensje. No ja nie widzę tutaj żadnego sensu w polityce zagranicznej. Nie wiem, na czym ta polityka zagraniczna w tej chwili miałaby polegać. To zresztą... Ja przepraszam, tylko zanim ty odpowiesz na te jakże mądrze postawione przeze mnie pytanie. Ja muszę po prostu... I ad vocem troszkę, tak. Nie, muszę... Linia redaktora naczelnego jest absolutnie słuszna. Ja tylko ją rozwinę. Bo są zaniepokojeni. Jacenty pyta, czy będzie dziś tradycyjnie już jad na Tuska. No pewnie, że będzie jad na Tuska, oczywiście. Jad na Tuska. Spokojnie, Jacenty, chwilę. Najpierw po kaczorze pojeździmy. Dawaj. Nie no, mi się wydaje, że to tak wygląda, że najlepiej swoje intencje władza pokazuje wtedy, kiedy wydaje jej się, że jest incognito. Maile Dworczyka oczywiście pokazują wybitnie, że oni są sterowani wyłącznie bieżącymi słupkami opinii publicznej i jak to w telewizji będzie wyglądało. Tak? No, zobaczcie, zresztą robią to w sposób naprawdę bardzo przemyślany. To jest machina propagandowa, co do której ja mam ogromny szacunek. No fakt, że KPRM, czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ma czterokrotnie większy budżet niż na początku panowania PiSu. No, co to wskazuje? Przecież tam siedzą te tęgie głowy. To właśnie z kancelarii mają pensje, utrzymanie są setki. Tęgie głowy przesadziłeś. No, troszkę. Nie, naprawdę tęgie. Oni tak? W propagandzie tęgie. Są absolutnie mistrzowscy. Naprawdę to są tęgie głowy i nieźle to rozkminiają chłopaki. Jest tam kilkaset osób, które nic innego nie robi, tylko bada poszczególne, wymyśla i bada poszczególne koncepty PR-owe. Wszystko, co mówi Morawiecki, wszystko, co mówią, co mówią w konferencjach prasowych, to jest wszystko przebadane. Absolutnie. No zobacz, ostatni przykład, konwój humanitarny na Białoruś. Przecież wiadomo było od początku, że to tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie nie wyglądał w telewizji, że w telewizji, że w tym mailu do Dworczyka to było napisane, w telewizji to będzie ładnie wyglądać. Ale zauważyłeś, że Duda postanowił wysłać też swój konwój. No bo też chce ładnie wyglądać w telewizji, prawda? Wczoraj ogłosił, nie, bo że dobre... wyślemy. Na prośbę premiera pojedzie kolejny konwój może prezydenta. Może Duda się nie zorientował, że ten numer już jest spalony, bo media o nim pisały. Wczoraj, a propos prezydenta, dosyć tak, w ogóle zapomnieliśmy chyba o tym, o wydarzenia z czasów, kiedy pani Maria Kaczyńska była pierwszą damą i kiedy pani Komorowska była pierwszą damą i kiedy one obie próbowały coś dla tych uchodźców w Polsce zrobić. Tak. I jakoś tak się pochylały. Pamiętacie, jak pani Kaczyńska odwiedziła tą Czeczenkę w szpitalu? Tak. I w tym momencie sobie przypomniałem, że nadal mamy pierwszą damę w Polsce. Serio? Ale właśnie dzięki pani Kaczyńskiej, dzięki tej historii o pani Kaczyńskiej i pani Komorowskiej przypomniałem sobie to. I żałuję bardzo, że pani Agata Duda nie ma takiej potrzeby pokazania jakiejś ludzkiej twarzy i jako matka
i pierwsza dama, której więcej wolno politycznie niż jej mężowi, że mogłaby jednak jakiś gest wykonać, cokolwiek, cokolwiek. No ale, to, ale wiecie, no to jest para marionetek, przecież to nie tylko Duda, ale, to, ale jest Dudowa. Dudowa jest także marionetką w rękach prezesa i zobaczcie, jak się nieprawdopodobnie to zmieniło. Znaczy, to naprawdę trzeba mu przyznać, że on żelazną ręką zmienił jakby całą mentalność Polaków. No coś, co kiedyś wydawało ale się absolutnie o opinii publicznej i tego, czego opinia publiczna od polityków oczekuje i co jest powszechnie akceptowane. Ale kto zmienił? Kaczyński. Kaczyński. No tak, no zobaczcie. Ten przykład, mówisz, ten przykład, tak, że Maria Kaczyńska odwiedza uchodźców w szpitalu i pokazując z nimi solidarność, a Dudowa nawet nie mruga okiem, a te dzieci, ludzie, którzy są wynoszeni na noszach z tego lasu przez medyków na granicy, po udzieleniu im doraźnej pomocy, są przez Straż Graniczną wywożeni z powrotem, tak? Na pewną śmierć praktycznie, tak? I nagle ta znieczulica już poszła tak daleko, że na nikim to kompletnie nie robi wrażenia. Przecież każdy cywilizowany rząd w cywilizowanym kraju podał się do dymisji, a im słupki rosną, tak? Bo Polacy się z tego kurna cieszą. I to jest najbardziej obrzydliwe. On nas zatruł po prostu jakąś potworną nienawiścią. To znaczy, to jest przerażające, te zmiany mentalne, które przez te lata się zadziały. Myślę, że będziemy to zmieniać przez, nie wiem, dziesiątki lat chyba. Ja tutaj, jak już zaprosiłem redaktora naczelnego Onetu, to tam będę grał w tę stronę, nie? Pan Bartosz, jako jeden z niewielu dziennikarzy, mówi wprost, jakie jest, a nie kombinuje, napisała Ewa. To napisałeś przed programem. To Ewa napisała. Dobra. Dziękuję. Pozdrawiamy Ewo. Bardzo dziękuję, panie Ewo. Zgadzasz się z Kubą? Ten jego jakże skomplikowany, długi wywód? Jest niebywałe. Ja cały czas myślę o tym, co czuli Polacy, którzy w latach 80. na przykład ubiegali się o azyl w Austrii, jak był stan wojenny, wybuchł w Polsce i Polacy zaczęli masowo uciekać na zachód. I jak byli przyjmowani, był taki duży obóz w Austrii dla przesiedleńców. I myślę o tych Polakach. Pamiętam, jak sam byłem w Danii w 88 roku i zbierałem truskawki i wracając promem do Polski, w porcie w Kopenhadze stali ludzie z Komitetu Solidarności w Kopenhadze i zachęcali nas do tego, żeby zostać w Danii, żeby nie wracać do Polski, bo w lecie 88 nikt nie wiedział z nas, że za chwilę się wszystko w Polsce zmieni. I ja miałem wtedy 17 lat i się bardzo poważnie, stojąc na tym promie, zastanawiałem, czy nie zostać. I ci ludzie z Komitetu Solidarności mówili: słuchajcie, duński rząd pomaga, tu przyjedziecie, dostaniecie pieniądze na początek, dostaniecie pracę, dostaniecie kursy językowe, żeby się duńskiego szybko nauczyć. Wszystko jest ogarnięte. I tak myślę o tym, jak bardzo Polacy korzystali na tym, że inne kraje przyjmowały uchodźców i się tymi uchodźcami zajmowały. I w momencie, kiedy na nas przyszła kolej, żeby coś dla tych uchodźców zrobić, to my wprowadzamy stan wyjątkowy, który powoduje, że my nie mamy pojęcia. Opowiadasz o tym, przecież my nie wiemy o tym, co się dzieje. Tak, nie mamy pojęcia. Wiemy, jak ta pani rzeczniczka Straży Granicznej wyjdzie i coś powie i jeszcze z tym westchnie ciężko, że znowu jakieś głupie dzieciaki pytają, a ona już nie chce, żeby jej pytać o to. I coś nam powie, a my nie mamy pojęcia, co się w tych lasach dzieje. Nie wiemy, co się na tej granicy dzieje. Mamy do wyboru z jednej strony to, co powie pani rzecznik Straży Granicznej i z drugiej strony to, co białoruska telewizja rządowa Łukaszenki pokaże. I to jest jedyne, co możemy zrobić. Nasi dziennikarze tam wchodzą regularnie, próbujemy pisać o tym, no ale oczywiście jesteśmy w stanie tylko wycinek pokazać jakiś tego. Jest to przerażające dla mnie. Naprawdę. Myślę, że doszliśmy do jakiegoś krańca człowieczeństwa. Zobaczcie, oczywiście dramat tych ludzi tam na granicy to jest jedno, ale tak jakby cofnąć się na nasze podwórko, tylko na nasze tutaj polskie. Zobaczcie, właściwie nikomu nie przeszkadza, że rząd mówi, media nie mają wstępu i nie ma protestów, nie ma oburzenia. Ludzie, nie będzie mediów? No to nie będzie. No to do widzenia. Wiesz, to jest, my mówimy o jakichś gestach humanitarnych, o pomaganiu obcym, tak, którzy próbują, szukają bezpiecznego miejsca. A my w swojej własnej sprawie obecności mediów, żebyśmy byli poinformowani, nikogo to nie rusza. Większość Polaków uważa, że dobrze, jak pokazują sondaże, że dobrze, że ten stan wyjątkowo został wprowadzony. No. Znaczy jest jeszcze gorzej, ponieważ podporządkowała się temu 90% mediów i 90% dziennikarzy. Ja miałem niedawno rozmowę z jednym z szefów dużego medium w Polsce i on mówi do mnie,
No Bartek, no takie jest prawo, to co mam, znaczy, czy ty jesteś za tym, żeby łamać prawo? A ja mówię, co ty do mnie mówisz? Czy ty do mnie mówisz, że w 79 roku, jakbyś miał zakładać gazetę podziemną, to byś powiedział, nie, bo prawo nie pozwala na to, więc nie. Mówię, co ty mówisz? Zabierają ci prawo do wykonywania twojego zawodu, a ty mówisz, że takie jest prawo? A jak za chwilę wprowadzą ten stan wyjątkowy na terenie całego kraju? Dlaczego nie? Wystarczy, że jednego uchodźcy, już mamy uchodźców na niemieckiej granicy, bo się okazuje, że mimo stanu wyjątkowego oczywiście granica nie jest szczelna i ci uchodźcy przechodzą w lewo i w prawo. Niemcy zatrzymują dziesiątkami uchodźców na swojej granicy, to znaczy, że przechodzą przez teren Polski, no to wprowadźmy stan wyjątkowy na terenie całej Polski. Dlaczego nie? Jaka jest różnica pomiędzy tym, że to jest na pasie kilku kilometrów granicy, a nie ma tego stanu wyjątkowego w Poznaniu, skoro oni przez ten Poznań przejeżdżają autostradą w drodze do Niemiec? I co wtedy zrobimy my, dziennikarze? 90% z nas powie, no to sorry, to przepraszam, to dzisiaj będziemy tylko prognozę pogody publikować? To jest przerażające. Także to nie tylko ludzie, to oczywiście nie tylko dziennikarze, wszyscy my jakby poddajemy się temu. No daliśmy się skundlić po prostu. Znaczy, to... Daliśmy się skuć. Skuć. Dobrze, ale wróćmy do rozgrywki prezesa z Unią Europejską. Czym to się zakończy? PiS się cofnie, bo moim zdaniem prezes wcale nie zamierza się cofnąć, wbrew temu optymistycznym poglądom. Co prawda powiedział, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, ale moim zdaniem ci w Unii nie wiedzą, że jak on zdecyduje się zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i spłaszczyć tam te... To wyrzuci wszystkich niepogodnych sędziów i wtedy w ogóle nikt nie będzie mógł nic powiedzieć, bo jest reforma sądownictwa, prawda? Zmiana struktury i do widzenia. Gdyby był sprytny, to by tak już dawno zrobił. W ogóle dziwię się, dlaczego on... To tylko można wyjaśnić jakąś patologią, charakteropatią. No bo gdyby on był sprytny, no by wziął przykład ze swojego politycznego wzoru Viktora Orbana, który zawsze grał w tę grę, prawda? Jak dochodziło już do momentu kryzysowego, Orban się cofał, brał kasę, a potem i tak robił swoje, tak? No tak funkcjonował przez lata, za unijne pieniądze wybudował na Węgrzech dyktaturę, która do tej pory jakby niezagrożona funkcjonuje. No, ale to wymaga... 90-tysięczny tłum ale, w Budapeszcie, wiec poparcia dla bardzo Orbana. Proszę. Ale to wymaga pewnej elastyczności. No, znaczy, trzeba się cofnąć, żeby później dwa kroki do przodu zrobić. Kaczyński nie ma tej zdolności, bo on zawsze wali pięścią w stół, tak jak Chruszczow tym butem w ONZ-cie. Tak? No tak, i on dokładnie wysłał Morawieckiego na taką misję obraź wszystkich. No to Morawiecki wszystkich obraził, bo to było skierowane na rynek wewnętrzny. Być może wysłał go z tą misją po to, żeby go na przykład za chwilę zdymisjonować, Morawieckiego. Powiedzieć, słuchaj, no miałeś naprawić nam stosunki z Unią Europejską, jesteś gorszy niż Betty. Sorry, Mati, ty mówisz po angielsku, Betty w ogóle, a Betty się dogadywała tak jak ty. Bo to tak jest de facto. No. I Mati poleci i przyjdzie na przykład, nie wiem, Błaszczak na jego miejsce. Człowiek to lojalny. To ma znaczenie. Sasin. O, może Sasin zostanie premierem. To nie ma znaczenia. Nie, to też nie ma znaczenia. Ale przecież jakość rządzenia jest tak fatalna, że to nie ma żadnego rozebrali znaczenia. Na czynniki pierwsze... Co zagra Kaczyński? Bo może on, my wszyscy tutaj patrzymy, że nie ma koncepcji. On miał koncepcję. Wysłał tego Morawieckiego na przegraną bitwę. Ja? Za chwilę zrobi krok w tył, nie robiąc tego kroku de facto, tylko wprowadzając swoje tam zmiany, Mateusza Morawieckiego odsunie i będzie, ja myślę, będzie że zmiana. On, ja myślę, że on ma w głębokiej pogardzie brukselskich biurokratów i uważa, że oni dla świętego spokoju po prostu dadzą te pieniądze, tak jak, zachowają się tak jak Merkel, no krótko mówiąc. Tak, no, damy tym Polakom te pieniądze, już niech przestaną jazgotać i już niech wóz, karawana jedzie dalej. Niech sobie ci Polacy robią z tą demokracją, co chcą, co nas to w zasadzie obchodzi. Rynek wspólny działa, tak? Największy partner nie narażajmy niemieckich interesów z największym partnerem handlowym, jakim jest Polska i dajmy im te pieniądze i miejmy święty spokój. To zresztą jest głęboko antypolskie, paradoksalnie stanowisko. No ale myślę, że na to liczył, tak? Myślę, że się przeliczył. Przeliczył się głównie dlatego, że jednak szefowie państw w
wchodzący w skład Unii, są pod bardzo dużą presją Parlamentu Europejskiego, a Parlament Europejski nie kupuje tych zgniłych kompromisów. Ci posłowie głosują zgodnie z własnym sumieniem, jakby czując też poparcie swoich wyborców i nie chcą pieniędzy podatników Zachodu wykładać na utwierdzenie polskiej dyktatury. Nie wstrzyma tych pieniędzy, nie może wstrzymać, tylko Komisja Europejska, a Parlament nie może nic nakazać. Komisji Europejskiej może nie przyjąć budżetu na przykład. Na to nikt nie pójdzie. Nie pójdzie, bo to jest zagrożenie dla wszystkich państw Unii, na to nikt nie pójdzie. Dwie uwagi. Po pierwsze, my zawsze nie doceniamy, to jest to, co polski rząd robi regularnie teraz, ja to słyszę bez przerwy, że w tej Brukseli są jacyś idioci, którzy w ogóle nie rozumieją tego. Rząd mówi, oni w ogóle nie wiedzą, bo czytają Gazetę Wyborczą, więc nie wiedzą, co się w Polsce dzieje. A z drugiej strony wszyscy mówią, Kaczyński ich ogrywa jak chce, bo nic nie rozumieją. To nie są idioci. To są ludzie, którzy politykę uprawiają od dziesięcioleci. To, co robi nasz rząd, to też jest uprawianie polityki. Może być nieudolne, ale to jest uprawianie polityki. I ci ludzie w Brukseli to rozumieją. W związku z tym to nie jest tak, że oni się dadzą nabrać na cokolwiek im rzuci jakiś ochłap. Ta Warszawa, to oni wszyscy, to super, to teraz już jest wspaniale. I na przykład oni nie rozumieją, co oznacza ta reforma, spłaszczenie sądów. Oni doskonale rozumieją, po co Ziobro chce zrobić spłaszczenie sądów. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że cała polska polityka w tej chwili moim zdaniem jest, zamiast analizy politologicznej, jest bliżej analizy psychologicznej. Chodzi o psychologię jednego człowieka. Odpowiedź na pytanie, w co gra polski rząd, to jest odpowiedź na pytanie, w co gra Jarosław Kaczyński. Ja nie wiem, co Jarosław Kaczyński rozumie i wie na temat Europy, bo słyszę prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest bardzo bliski prezesowi, który mówi, wychodzi na konferencję prasową i mówi, mamy mnóstwo pieniędzy. Przecież w ogóle nie, on to powiedział. Nie potrzebujemy tych pieniędzy z Unii. Mamy mnóstwo. Wychodzi premier, który mówi, mamy taką nadwyżkę budżetową, że w ogóle nie wiadomo, po co ma tych pieniędzy. W ogóle powinniśmy wyjść, zamachać polską flagą i powiedzieć, nie chcemy od was żadnych pieniędzy, paskudni okupanci. Jeżeli prezes w to wierzy, jeżeli pan Kaczyński wierzy w to, co mu mówią jeżeli ma takie informacje dostaje, że mamy nadwyżkę budżetową, że mamy te pieniądze, proszę się nie przejmować, panie prezesie, jak nam nie dadzą, to my te wszystkie programy sfinansujemy sami. No to w co gra? To może pójść na całość. Jeżeli wierzy, że mamy pieniądze, to nie musi się cofać, ponieważ wierzy w to, że sobie poradzimy sami. To, że jest to nieprawda, to on się przekona razem z nami wszystkimi, jak już to się wszystko stanie. Ale w związku z tym ja próbuję powiedzieć, że ja nie znam odpowiedzi na pytanie, w co gra polski rząd. Sojuszy nie buduje w Unii Europejskiej. Mamy sojusz z Węgrami, ale też nasi nie rozumieją tego, że Viktor Orban za zamkniętymi drzwiami w Brukseli jest kompletnie inny. Ja znam ludzi w Brukseli, którzy spotykali się z Orbanem za zamkniętymi drzwiami. Brali udział w spotkaniach z Orbanem za zamkniętymi drzwiami. I on za zamkniętymi drzwiami mówi, słuchajcie chłopaki, no tu nie ustąpię, ale akurat potrzebujecie pomocy tam, wszystko, co potrzebujecie, to tam głosujemy w parlamencie, proszę bardzo, pieniądze dajemy, potrzebujecie wsparcia naszej dyplomacji, nie wiem, w Libanie czy gdziekolwiek indziej, proszę bardzo, wszystko dla was robimy. Przyklepują sobie i mój przyjaciel z Brukseli powiedział tak, Bartek, w Brukseli wszyscy rozumieją, że Orban to, co mówi na potrzeby polityki wewnętrznej. W związku z tym, jak on huczy tam w Budapeszcie, że coś tam, ta Bruksela zła, to my wiemy, że on przyjedzie za chwilę do Brukseli i my się dogadamy spokojnie z nim. Problem z Polakami polega na tym, że za zamkniętymi drzwiami w Brukseli mówią dokładnie to samo, co mówią na wiecach w Warszawie. I to jest ten problem, bo Bruksela nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Tak? I w związku z tym odwoływanie się do Orbana jest bez sensu, bo Orban jest mądrym politykiem. Możemy nie lubić jego poglądów, możemy się z nim nie zgadzać, ale to jest facet, który robi prawdziwą europejską politykę. Nasi jej nie robią. Nie mamy żadnych sojuszników. Ani po cichu nie mamy żadnych sojuszników, ani oficjalnie nie mamy żadnych sojuszników. Myślę, że głównym problemem naszego kraju jest to, że człowiek, który nim rządzi de facto, czyli Jarosław Kaczyński, to jest postać, która nie zna żadnego języka obcego. Człowiek, który nie bywa za granicą prywatnie, służbowo bywał lata temu, bo już też od lat nigdzie zdaje się... Był w Londynie. Kiedy? Jak był ten zamach, pamiętacie, miał się spotkać z panią premier i był zamach... No to lata temu. No to było 4 czy 5 lat temu. I to był jego wyjazd zagraniczny wtedy. Przypomnę, że naszym sojusznikiem strategicznym w Unii Europejskiej był kraj, który za chwilę wyszedł z tej Unii Europejskiej. To był nasz sojusznik. Orban jest Europejczykiem z wykształcenia. Kończył... Za pieniądze Sorosza. Za pieniądze Sorosza. Zna języki, zna osobiście tych zagranicznych polityków i rozmawia z nimi
nimi właśnie nieoficjalnie. Więc jaką politykę może robić Jarosław Kaczyński zamknięty na Żoliborzu? Dwa razy mu tam przywieźli jakichś mniej znaczących polityków, ale tam chyba nikt nawet nie chce tutaj podjeżdżać specjalnie. Nie, to jest dobre pytanie, czy leci z nami pilot. I co ten pilot w ogóle, żebym ze świata rozumie? Obawiam się, że niewiele. To jest pytanie o to, jeżeli się premier spotyka z panią Le Pen. Jak się spotykał, nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu spotkał się minister Waszczykowski, jeszcze wtedy był szefem MSZ-u, spotkał się z panią Le Pen. I ja go wtedy broniłem. Powiedziałem publicznie, że uważam, że zadaniem ministra spraw zagranicznych jest spotykanie się z politykami różnej opcji, no bo nie wiadomo, może pani Le Pen, bo wtedy wyglądało na to, że ona wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich Francji, że może zostać prezydentem Francji. Powiedziałem, no oczywiście, że musi się z nią spotykać. Premier to jest co innego. Premier nie musi się spotykać z każdym. Zresztą przypomnę, że w Polsce nie spotyka się prawie z nikim, kogo nie lubi. Na przykład spotyka się wyłącznie z tymi, których lubi. W związku z tym pytanie jest takie, czy on lubi panią Le Pen, czy widzi z nią jakieś możliwości nawiązania sojuszu, czy ma jakąś wspólnotę poglądów z panią Le Pen, czy po prostu, czy nie wiem co. Po co jest to spotkanie? Szefa rządu. Tą zagadkę wyjaśnił już dawno pan Jarosław Kaczyński. Powiedział, że nie. Cytuję, nas tyle dzieli od pani Le Pen, co od Władimira Putina. No to proszę, odpowiedź jest jasna. No. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, tak jak już tak narzekamy na nasze społeczeństwo, choćby w kwestii uchodźców i tego, że nie przeszkadza nikomu, iż media są odcinane od wydarzeń. No nie, nikomu nam przeszkadza. Nakładana cenzura. Co się stało? Rok temu mieliśmy wielkie protesty, które wydawało się, że mogą w ogóle zakołysać, a nawet wywrócić rząd Zjednoczonej Prawicy. Mówię o protestach, które wywołał Trybunał Kulinarny Przyłębskiej. Jest rok później. W rocznicę tamtych protestów próbuje się zorganizować manifestacje. One wypadają gorzej niż mizernie. Naprawdę niewiele osób przychodzi. Bo w temacie się nic nie zmieniło, tak? Jest wciąż powód do protestowania. Prawo jest restrykcyjne. Co więcej, mimo obietnic polityków Zjednoczonej Prawicy nie wprowadzono rozwiązań, które miały pomagać kobietom, które ze względu na orzeczenie Trybunału nie będą mogły dokonać aborcji. Miały być szpitale, pamiętacie, miały być specjalne te hospicja, gdzie właśnie kobiety, wiedząc o tym, że będą rodzić dzieci, które prawdopodobnie nie przeżyją, żeby mogły tam spędzać czas. Miała być opieka, miało być wiele rzeczy. Nic się nie wydarzyło. Kobiety w Polsce mają najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie, a na protesty nikt nie przychodzi. No wiesz, no, myślę, że to jest tak. Po pierwsze, opinia publiczna jest jednak reaktywna, to znaczy my reagujemy na jakieś wydarzenia, a potem się do nich przyzwyczajamy. A po drugie jednak jest tak, że... A może schrzaniono ten protest po prostu? Nie, mi się wydaje... Wiesz, tworząc tą radę tam taką konsultacyjną jakąś tam z dziadersów, wiesz, tam młodzi ludzie protestowali. I nagle tam zaczęto tworzyć jakieś ciało, które miało koordynować akcję. Napisano 150 postulatów protestacyjnych. Przepraszam, że ja tak tutaj przejąłem tę audycję, ale jestem jej gospodarzem, więc pozwolę sobie jeszcze wygłosić małą tyradę, że wiesz, na początku było hasło, ten rząd musi odejść, tak? Przyjęto, jest to orzeczenie, kobiety się buntują, ten rząd musi odejść. Po czym zaczęto dopisywać kolejne hasła. I nagle to wszystko się gdzieś tam rozmyło, rozeszło i tak dalej. To jest moja tak opinia, a co ty sądzisz? Ja myślę, że to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Najważniejsze znaczenie ma jednak to, no, wiara w to, że te protesty mają jakiś sens, że one są w jakikolwiek sposób skuteczne. Czyli nie ma tej wiary. Nie ma tej wiary. Myśmy się już do tych protestów tak przyzwyczaili. No zobaczcie, tych protestów przez te lata było tyle i Kaczyński ze swojego punktu widzenia bardzo słusznie no postanowił je absolutnie przetrzymać, tak? Wszystkie, nie cofając się nawet o milimetr. No i w pewnym momencie ludzie zaczynają mówić, no dobra, po co będę wychodził ósmy raz na ulicę i tak to nic nie da, tak? No to jest trochę marnowanie czasu, no więc jakby wtedy miało się wrażenie, że te liczby są ogromne, że ta solidarność kobiet jest duża, że one się poczuły w sobie moc. Niestety, moim zdaniem, jakby kierownictwo tego ruchu
przedwcześnie ogłosiło nieuchronne zwycięstwo, które niestety nie nastąpiło w żaden sposób. I mało tego, nie widać jakby metod i sposobów na osiągnięcie tego zwycięstwa. I ten ruch się jakby wypalił w związku z tym. No. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z sytuacją, w której demokratyczne metody działania, takie jak demonstrowanie, nie przynoszą skutków. Ludzie to widzą, ja się z Kubą zgadzam. Ja nie wiem, w jakiej sprawie, przecież to nie dotyczy tylko wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko wielu spraw, z powodu których ludzie wychodzili na ulicę w ostatnich latach. Pamiętacie pierwszy protest pod kancelarią premiera? Już zapomnieliśmy przecież o tym, niewydrukowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzedniego. Przypominam, że Polska jest krajem, w którym urzędnik decyduje o tym, czy wyrok sądu jest, czy go nie ma. Tak, jak go nie wydrukuje, to wyroku nie ma. I już przywykliśmy do tego, wszystko okej, no tak po prostu jest. Ale po ludzku to rozumiem. Ludzie potrzebują też, żeby się coś wydarzyło. Nie wydarzyło się w sprawie dostępu do aborcji nic w ciągu tego roku, takiego, co by wyciągnęło ludzi na ulicę. Ja wiem, tylko że wiesz, doszliśmy do ściany, tak? Znaczy z przepisami prawnymi doszliśmy do ściany. Ale my żyjemy w kraju, w którym walimy głową o ścianę 10 razy dziennie. 10 razy dziennie w różnych sprawach. Maile Dworczyka, przypomnę, są wydarzeniem bez precedensu w Europie. Nigdy w Europie na tak dużą skalę nie nastąpił wyciek tajnych dokumentów zawierających tajne informacje. Ja wiem, że urzędnicy twierdzą inaczej, ale oczywiście, że tam są tajne informacje. Nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, nikt nawet nie podał się do dymisji, nawet jeden urzędnik odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w tym rządzie, nie mówiąc o panu Dworczyku, którego dawno nie powinno być w rządzie, nikt się niczym mówi, nie przejmuje. Że Dworczyk może spać spokojnie. Oczywiście, że tak. W związku, my mamy każdego dnia takie sytuacje. Ile razy byśmy powinni wychodzić na ulicę? 3 razy dziennie. Ja wiem, dobrze. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Okay, niedobrze, tylko że być może żyje nam się po prostu dobrze, że sobie ponarzekamy, poględzimy tutaj w tym studio, poględzimy przed monitorami, a jak jest źle, jak jest do dupy, w ogóle w tej Polsce jest syfiasta, tak naprawdę jest nam wygodnie. Przepraszam, Białorusini ryzykowali życiem przez wiele miesięcy wychodząc. I też nie odnieśli sukcesu. Okej, ale przez wiele miesięcy tłumy wychodziły, ryzykując życiem. Jak długo trwały protesty na Majdanie w Kijowie? Zakończone krwawo. Ale gdyby nie te wielotygodniowe protesty, gdzie ludzie nie schodzili, mimo że Janukowycz wysyłał ten berkut, pałowanie i tak dalej, ludzie tam stali, zginęli, ale protestowali i wywalczyli coś. Tak czy nie? Być może jest nam za dobrze, słuchajcie, jako społeczeństwo i tyle. I dlatego nie ma protestów. No, sobie poględzimy u cioci na imieninach. No trochę tak. Znaczy, dopóki ludzie nie odczuwają w swoim codziennym życiu skutków nieudolności tych rządów, no to szafa gra, tak? No, pamiętajcie, że PiS w ciągu 6 lat swoich rządów podniósł dług publiczny o 50% w stosunku do całych 20 lat polskiej transformacji. Tak? Więc oni zadłużyli połowę tego wszystkiego, co wszystkie poprzednie rządy. I ten balonik musi pęknąć. To jest tylko kwestia czasu. Pytanie kiedy? Za rok? Za dwa? Znaczy to się nie da na kredyt żyć. Grecy próbowali, ale się nie udało. Tak? No, nie da się, więc z jednej strony oni mają nieograniczoną pulę pieniędzy, przekupując poszczególne grupy społeczne i uwłaszczając się na kraju. Po prostu na wszystko jest kasa, tak? Robert, bez żadnego problemu. Bo Robertowi chce się żygać, jak Węglarczyk z Sekielskim narzekają, że Polki i Polacy nie wychodzą na ulicę. To poprowadźcie naród. Bardzo przepraszam, ale dziennikarze nie są od prowadzenia narodu na barykady. Więc... Ja się wyłączam z automatu. Nie taka jest rola mediów. Nie, ale Robercie, mam nadzieję, że jakieś wiaderko pod ręką miałeś, skoro tam zebrało ci się na pawia. Ja jeszcze dodam do tego jeszcze jeden element, o którym nie wspomnieliśmy. Połowa ludzi w Polsce żyje w innym obiegu informacji. Tak. Żyje w obiegu informacji, w którym jest wspaniale, cudownie i premier właśnie wrócił, pokonawszy całą Europę, która klękła na kolana przed nim. To prawda. Jest wspaniale, mamy górę pieniędzy, państwo da mnóstwo pieniędzy, bo państwo ma swoje pieniądze, które nam daje. Nie te państwo, pieniądze. Jarosław Kaczyński. Jarosław, no państwo to Jarosław. I jest wspaniale. I oczywiście jeszcze ze wschodu inwazja obcych następuje, ale na szczęście nasze dzielne wojsko razem ze Strażą Graniczną daje odpór. To jest połowa ludzi. Połowa ludzi w tym kraju nie ma dostępu do prawdziwej informacji. Jak są całe
grupy społeczne, które żyją rano, włączywszy sobie TVP, słuchają polskiego radia, idą spać z telewizją Trwam, a w tych mediach w Polsce jest fantastycznie. Nigdy jeszcze tak dobrze nie było. To... Może w PRL-u było równie dobrze, ale od PRL-u jest dzisiaj najlepiej, jak było. To a propos, do tych osób należy moja teściowa, która jest absolutnie indoktrynowana od razu. Tak, bardzo, zresztą mam bardzo dobre stosunki rodzinne, dopóki nie wchodzą kwestie polityczne w grę, bo wtedy idzie na noże. Czyli ja się wygląda nas dzisiaj. Nie, na pewno nie. I ja się kiedyś zapytałem, mówię, mamo, dlaczego to TVP? Przecież to jest po prostu czysta propaganda, kłamstwo za kłamstwem, tego się nie da oglądać, to jest po prostu coś obrzydliwego. Wodę z mózgów mamie robią, a ona mówi, wiesz dlaczego? Bo ja tam dostaję dobre wiadomości. Przełączam się na TVN i tam jest wszystko źle. Wszystko jest okropnie, kraj zmierza do katastrofy, wszyscy kłamią, wszystko się wali, i ta korupcja i to wszystko, ja nie chcę tego oglądać, nie chcę tego słuchać. A w TVP wszystko, ludzie są uśmiechnięci, mili, kraj kwitnie, ja lubię oglądać telewizję publiczną, bo tam malują po prostu wiesz, inną rzeczywistość. Für Deutschland. Jest tylko jeden zły. Donald Tusk. Donald Tusk. Słuchajcie, oglądałem ostatnio parę razy z rzędu grupę rekonstrukcyjną dziennika telewizyjnego nadawaną o 19.30. Użyłem tego wyrażenia w swoim komentarzu ostatnio twojego, ale przepisałem ci autorstwo. Okay. I słuchajcie, to jak... Do każdego tematu ten Tusk z tym Für Deutschland. Tak. Ale to jest, wiesz... To wygląda już w ogóle jak pastisz tych materiałów, bo wiesz, bo ja rozumiem, że powiedzmy w tematyce tej europejskiej, tam międzynarodowej, to jeszcze można jakoś tam podkleić, nie? Tak na chama, ale tam do każdego tematu Tusk. Tylko pamiętajcie, że to działa. To działa. Działa. Zohydzanie mediów, które próbują wykonywać swoją pracę, działa. To że właśnie tak jak twoja teściowa... Ukochana teściowa. Ukochana teściowa. Tak jest. Z dużej litery teściowa. mówi, że no tutaj jest, w TVP jest wszystko super, a w TVN wszystko źle. Coraz więcej ludzi tak uważa, że media, wszystkie te media są takie same, tylko że jedne mówią, że rząd jest wspaniały, a drugie mówią, że rząd jest zły. Co kompletnie nie jest prawdą i nie tak wygląda podział tych mediów, ale ludzie tak to postrzegają i w związku z tym ja też trochę tak też po ludzku staram się zawsze zrozumieć ludzie, tak właśnie jak twoja teściowa, którzy mają dosyć tego, nie chcą słuchać, że tu kradli, tu zabrali pieniądze, tu Europa się sypie, tu na granicy nieprawda, tu coś tam. Woli sobie obejrzeć coś miłego, no ja to rozumiem, ale pamiętajcie, że to naprawdę działa i naprawdę połowa ludzi temu ulega. Tak. Więc to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie nie wychodzą na ulicę, bo połowa z nich uważa, że nie ma najmniejszego powodu, żeby wychodzić na ulicę. No ale druga połowa też w większości zostaje w domach, taka jest prawda. No dobrze, ale żyjemy w bańkach informacyjnych, to jest fakt. Jak w takim razie, Jakub, do ciebie się zwracam jako specjalisty. Specjalisty od? Od marketingu, okay. Socjologii. Mhm. I socjotechniki. Mhm. Jak w takim razie komunikować się w ogóle między tymi grupami? Bo okej, komuś może nie zależeć, tak? Ma swoje grono znajomych i mu jest dobrze. Wszyscy uważają, że świat jest taki sam. Zgadzają się, miło, przyjemnie, wódeczka, whisky, winko i jest fajnie. Ale są ludzie, którzy chcą czegoś więcej od życia i chcą się komunikować szerzej. Na przykład politycy albo dziennikarze. Jak trafić do tych, którzy są w innej bańce? To jest, generalnie rzecz biorąc, jakby studia, jako specjalista teraz się wypowiem. No, no to liczymy. Tak. Robiono... Musisz przyjąć takim bardziej taką, wiesz, o właśnie, zasłuchany bardziej. Poważną ten, postawę. Otóż... On teraz jako ekspert, fachowiec. Zrobiono studia porównawcze nad współczesnymi dyktaturami w kilkunastu krajach na świecie. Między innymi w Peru, w Wenezueli, no też w Polsce, na Węgrzech, w Rosji, w Turcji. Jakby jak te procesy przebiegają. I jeden jest wniosek, który jest jakby... pierwsza rzecz, one przebiegają bardzo podobnie. Znaczy wszystkie... Ten proces budowania dyktatury
z demokracji, czyli przekształcania się demokratycznego aktu wyborczego w model, w którym partia rządząca nigdy nie oddaje władzy, jest bardzo dobrze opisany. On jest, ma tam kilka kroków po kolei wykonywanych. W Polsce idziemy dokładnie tą samą trasą, którą przeszły te wszystkie dyktatury. Tutaj nie ma żadnych odstępstw. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, tak, do takiej pełnej dyktatury w stylu nie wiem, Erdogana albo Putina. Tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że fundamentem tego procesu zawsze, jakby paliwem, czy tym, co w ogóle umożliwia przeprowadzenie tego procesu, jest głęboka dychotomizacja społeczności. I to, o czym mówisz. To czy to, że ludzie przestają mieć możliwość w ogóle przekonywania siebie nawzajem, bo żyją w innych rzeczywistościach i politycy opozycji mogą trafić tylko i wyłącznie do swojej grupy wyborców, natomiast ani ta grupa wyborców, ani ci politycy w zasadzie są nieskuteczni w przekonywaniu nowych wyborców, czyli jakby przekonywaniu tej drugiej strony, że to jest w zasadzie niemożliwe. No i mamy dwie równoległe światy. Nowoczesne media bardzo ułatwiły ten proces, tak? No bo wszystkie te algorytmy Facebooka i Google'a podpowiadają ci treści zgodne z własnymi przekonaniami. No w związku z tym coraz bardziej się zamykamy w tych... Im bardziej otwarte są te media, paradoks, tym bardziej zamykamy się we własnych bankach. Teraz czytałem przerażającą zupełnie rzecz, że duże portale internetowe mają w planach włączenie algorytmów serwujących treści pod oczekiwania swoich czytelników. Czyli krótko mówiąc, będą działały trochę jak Facebook czy Google i każdy dostanie inne wydanie Onetu. Jest redaktor naczelny. Prowokuje w bezczelny sposób. To jest prawda, ale nie do końca, dlatego że te algorytmy tak będzie, tylko że jeżeli jest mądry portal, i mądry wydawca, to te algorytmy nie uwzględniają emocji, to znaczy uwzględniają to, że na przykład uwielbiasz informacje o polityce, o Prawie i Sprawiedliwości, o Platformie Obywatelskiej i ci te informacje dostarczają więcej niż innym. Teraz zadaniem wydawcy jest pilnowanie, żeby redakcja potrafiła, czy dbała o to, żeby to były informacje, a nie emocjonalnie naładowane informacje, które cię kierunkują w jedną stronę. Tak, znaczy, jeżeli dostaniesz dużo informacji, które analizują czy opisują rzeczywistość, to sam sobie wyrobisz opinię. Jeżeli dostaniesz dużo informacji, które się zaczynają od tego, że Tusk kłamie, a Kaczyński wspaniały, albo odwrotnie, Kaczyński zawsze kłamie, a Tusk jest wspaniały, no to nie wyrobisz sobie własnego zdania. Więc tu chodzi o emocje, tu nie chodzi o personalizację, która będzie i to, od tego nie uciekniemy, to jest przyszłość mediów. A co innego jest to, co robi Facebook na przykład, czyli emocjonalnie dzieli ludzi, tak? I patrzy, jeżeli kochasz Donalda Trumpa, to dostaniesz tylko materiały dobre o Donaldzie Trumpie, tak? Albo jak go nienawidzisz, to dostaniesz tylko złe. No, ale wracając do twojego pytania, więc protoplastą w ogóle, jakby pierwowzorem tego procesu, to są hitlerowskie Niemcy. To wyraźnie widać. Znaczy Hitler z Goebbelsem przeszli tą drogę po raz pierwszy, wytyczyli ten szlak. Tak? Od przejęcia wygranych wyborów poprzez prowokację polityczną i przejęcie udawany zamach stanu, mówił o pożarze Bundestagu. Potem przejęcie mediów wszystkich, głównie mediów lokalnych. W całych Niemczech zostały podporządkowane partie. Później uruchomienie propagandy w stylu goebbelsowskim, opartej na dwóch fundamentalnych prawdach, które do tej pory z którymi się stykamy na co dzień w tej bańce informacyjnej partyjnych mediów, a mianowicie, że kłamstwo powtarzane milion razy staje się prawdą. I drugie, równie ważne, to też cytat z Goebbelsa, im większe kłamstwo, tym ludzie prędzej w nie uwierzą, prawda? No i to działa, wtedy działało, teraz działa. Niestety zła wiadomość jest taka, czy przykra wiadomość jest taka, że będzie to działać dopóki będą pieniądze na przekupywanie wyborców i im się będzie żyło lepiej. Tak, bo nie da się zakłamać jednak rzeczywistości rachunku z kasy w supermarkecie. Tak? To znaczy, to w tym momencie jest jakieś zderzenie, czy ceny prądu, czy gazu i nagle się człowiek wybija z tej bańki i mówi, kurczę, to chyba coś tu jest nie tak. Oni może jednak, czyli to jest tak, pamiętacie, Truman Show, tak? Następuje wyjście z tej bańki nierzeczywistego świata w rzeczywistość i najczęściej dzieje się to za pomocą kryzysu gospodarczego. Te wszystkie dyktatury upadły poprzez brak
tak pieniędzy i prawdopodobnie w Polsce będzie tak samo. Czyli mówiąc krótko, wyborów się nie wygrywa, tylko się przegrywa, tak? Znaczy, że tak, Pytanie, czy bez względu na to, czy przez najbliższe dwa, tak. Pytanie, czy przez najbliższe dwa lata jakby gospodarka wytrzyma jeszcze, może jeszcze wytrzyma. Natomiast tutaj ja z Bartkiem się zgodzę, rząd ma wszystkie narzędzia do tego, żeby nie oddać władzy. Wszystkie. Znaczy ma propagandę, ma dowolną prowokację uchodźców, którzy mogą się, nie wiem, już, wprowadzenie stanu wyjątkowego w każdej chwili, nie ma żadnego problemu. Opinia publiczna to łyka, jak pelikan świeżą rybę, nie ma żadnego, znaczy oni naprawdę nie muszą już organizować wyborów. Nie przeraża te wszystkie małe rzeczy, które się dzieją też na obrzeżach demokracji i my też nad tym przechodzimy do porządku dziennego. Była ostatnia informacja o tym przy okazji tej akcji Partia i Spółki. Okazało się, którą robiliśmy razem z Radiem Z i trzy redakcje. Niezwykła akcja. Nigdy wcześniej w mediach w Polsce nic takiego się nie wydarzyło. Przy okazji, przy milionie różnych informacji, które się wtedy ujawniły, ujawniliśmy fakt, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pracują w spółkach Skarbu Państwa. Znaczy, to jest niewyobrażalne. Znaczy, to jest, dla mnie jest to nie do pojęcia po prostu. Ci ludzie dla mnie są skończeni, są niewiarygodni, powinni natychmiast odejść, nigdy w życiu nie powinni zajmować żadnych stanowisk publicznych. Co więcej, jeżeli są prawnikami, a niektórzy z nich są prawnikami, powinni stracić prawo do wykonywania zawodu, ponieważ nie są ludźmi zaufania publicznego w tym momencie, ponieważ przyjmują od władzy stanowiska, władzy, którą mają rozliczać z prawdziwości wyborów jako członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. I co i nic. Nie ma żadnego problemu. Po pierwsze, media państwowe oczywiście o tym nie poinformowały, w związku z tym jeszcze raz powtórzę, połowa Polaków o tym nie wie w ogóle. A ta, która wie, to też... A ta druga, no okej, no tam jest tyle rzeczy się złych dzieje, tam jedna więcej, jedna mniej, nie ma żadnego znaczenia. To jest przerażające. Ale myślę, jeszcze dalej pójdę. Pamiętajcie, że to ta niby nowa Izba Sądu Najwyższego. Izba dyscyplinarna. Nie Izba Dyscyplinarna, to jest ta spraw publicznych, okay. coś tam, Sądu Najwyższego, tak. Zatwierdza wyniki wyborów, to są wszystko nominaci pisowscy i oni wydadzą taką decyzję, jaką prezes sobie w danej chwili zażyczy, a jeżeli ktoś myśli, że policja i wojsko nie będzie strzelać do demonstrantów, tak jak na Białorusi, to jest w błędzie, bo sytuacja na granicy pokazała, że będzie, tak, że oni wykonają każdy rozkaz. No ale nie wiem, no tutaj tam bym się jeszcze zatrzymał, bo... Dwa lata, nie za mamy, dwa lata moim zdaniem... Nie mamy żadnych informacji na temat tego, że na granicy ktoś do kogoś strzela. Nie, to mówię, że nie strzela. Mówię, że wykonuje barbarzyńskie rozkazy, tak? To nie mówię, że strzela, nie sugeruję tego. Mówię, że wykonuje barbarzyńskie rozkazy, które się jakby... Znaczy, można się spodziewać ostrych działań służb porządkowych. Policjanci dostali pierdolca, przepraszam za to słowo, to jak traktują kobiety, jak są odważni wobec manifestujących kobiet czy osób starszych, to ręce opadają. Tak. Po prostu zresztą ta seria zgonów na komisariatach czy w trakcie interwencji policyjnych też znikąd się nie bierze. Rozbestwienie stróżów prawa wynika z tego, że czują się bezkarnie, bo są głaskani przez tą władzę i chwaleni za brutalność. I to się może skończyć jeszcze większymi tragediami. To się na pewno skończy. To już się kończy tragediami, a mogą być jeszcze większe. Zobaczcie, jak przez lata Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o wolności słowa, odpowiadając na zarzuty o to, że wolność słowa jest w Polsce ograniczana, mówiło, no ale za Platformy, pamiętacie, jak Tusk wysłał policję do redakcji tygodnika Wprost. Tak. Już ta granica została przekroczona. Zabrali dziennikarzowi Gazety Wyborczej komputer. Weszła policja i po prostu różnica była taka, że zrobili to po cichu i nie było przy tym mediów i w związku z tym nie ma filmów z tego, tak jak jest z filmu o akcji w redakcji Wprostu. I w związku z tym nie było takiego hala, ale to już zostało przekroczone, ta granica. I ja się zgadzam całkowicie, czyli ja uważam, że rozlew krwi na ulicach jest dzisiaj dużo bardziej prawdopodobny niż był parę lat temu. Mam nadzieję, że do niego nie dojdzie, ale prawdopodobieństwo jest większe dzisiaj. Ale tym bardziej, że zobaczcie, to od momentu pierwszych wyborów, nie straszcie PiS-em, to jest normalna partia, potem się... Pewne rzeczy były niewyobrażalne, że można nie wydrukować wyroku Trybunału. Dla mnie jest to wstrząsające. Że można, że można mianować swoich sędziów, w ogóle deprząc konstytucję, reguły i tak dalej. Że można zrobić reasumpcję głosowania, kiedy się je przegrywa. Że można uchwalić budżet w sali kolumnowej, nie dopuszczając opozycji de facto na obrady. No wiecie, no to tyle rzeczy już, tyle granic przekroczono. No pakiet demokratyczny. Tak, pakiet demokratyczny.
właśnie. Które się kiedyś nie mieściły w głowie. No to dzisiaj powiem tak. Pałowanie, rozbijanie, gazowanie masowych demonstracji w obronie sfałszowanych wyborów, tak jak na Białorusi, absolutnie mi się mieści w głowie. Absolutnie. Panowie, bardzo dobrze się z wami rozmawia. Nie, żebym kończył, tylko chciałbym przejść do kolejnego tematu. Donald Tusk został... Co za niespodzianka. Będzie o Tusku. Będziemy jad na Tuska wydawać. Donald Tusk, ku zaskoczeniu wszystkich komentatorów, został jednak przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Ale w dwóch okręgach jego kandydaci nie zostali przewodniczącymi, jak to się nazywa, nie okręgi, tylko... Nie wiem. Region... Organizacje regionalne, platformy. Gdańsk i Wałbrzych, tak. Tam ludzie, których popierał Tusk, przegrali. I teraz, słuchajcie, znaczy, no bo Tusk, rozumiem sobie, tę partię już tam teraz już poukładał, tak? No i dobra. I czy wiecie, w którą stronę teraz ruszy Donald Tusk? Bo ja stawiam tezę, że ta jego próba policzenia się przy pomocy tej manifestacji prounijnej zakończyła się jego porażką. Oczywiście tam jest okrzyknięte, że to był sukces. Natomiast ja uważam, że ta garstka ludzi na Placu Zamkowym... Uważasz, że było mało ludzi? Że, tak, uważam, że było... Zresztą dziennikarze Onetu policzyli i przy pomocy map-checkingu. To znowu, nie wiem, czy zauważyłeś, Kuba, dziennikarze Onetu policzyli. I tam wyszło, uważaj, 25-30 tysięcy. Nie żadne 100 tysięcy, jak podawał ratusz. Ale nawet gdyby było 100 tysięcy, to na Warszawę, miasto Trzaskowskiego, miasto prounijne, 100 tysięcy... Co to jest za manifestacja? No bardzo was proszę. No to w obronie Unii Europejskiej. Młodych naszego... ludzi więcej, przypominam, bo byli w innych miastach też. No ale nie było, no ale dobra, no okej, okay, no dobrze. Jak dopchniemy ich wszystkich razem. Ja byłem na tej demonstracji. Było wspaniale. Zawsze jak jesteś w tłumie, jest wspaniale. Nie, wydaje ci się, że jest zarąbiście, że wszyscy myślą tak jak ty, że cała Polska pójdzie, biało-czerwone i unijne flagi. Kuba, spójrz na to z dystansem. No. Największa partia opozycyjna wzywa swoich też wyborców. Przyjedźcie, stajemy w obronie Unii Europejskiej. Powtarzam, dziennikarze Onetu, nie TVP, policzyli 30 tysięcy demonstracji. Ale pamiętajcie, że to jest tak, że jednak połowa ludzi mimo wszystko no nie wierzy w to, żeby rzeczywiście ta groźba wyjścia Polski z Unii Europejskiej była realna. To jest Ale dlatego właśnie mówię, że Tusk próbował zagrać ostro, mocno i pokazać, kto jest szefem. I właśnie między innymi dlatego, że część ludzi w ogóle nie wierzy w jego retorykę, to nie przyszła. Części się nie chciało, a część była wyjechana i miała inne rzeczy. Wiesz, po drugie, moim zdaniem jeszcze ten impuls nie był taki jednoznaczny. Tak? To znaczy, nie był, wiesz, no jednak ludzie na emocjach wychodzą na ulicę. No te emocje nie były takie, powiedziałbym... No... O, przepraszam, Jakub, powiedziałeś tak, że jest reaktywna, tak, polska polityka. Stało tak. się. Orzeczenie Trybunału. Tak. Zapowiedź Polexit. Znaczy nic więcej się już nie wydarzy. No, nie, znaczy, no, chyba, że wyjdziemy. No, nie. No, jednak władza zapowiada, że Polexitu nie będzie, że to Tusk wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, prawda? A nie Mateusz Morawiecki. Więc bez przesady. Znaczy, ja nie sądzę, żeby to było może nie było jakieś spektakularne zwycięstwo, ale nie była to też chyba przegrana Tuska. No, jednak to była spontaniczna manifestacja. On to ogłosił w czwartek. Manifestacja była w niedzielę, parę dni. No, wyglądało to nieźle. Myślę, że lepiej... Coś tam było ważnego. Co to był? Mecz graliśmy? Z Albanią. Tak, był mecz z Albanią. No to w tym czasie. W niedzielę wieczorem. Tak. Dokładnie w tym czasie. Więc... Ale słuchajcie, mecz był w Warszawie. No nie, ale mecz był w telewizji. W telewizji był. No ja wiem, ale demonstracja była o 18, a mecz był o 21. No proszę was, nie tłumaczcie. Nie. Wydaje mi się, że to nie był... Ja bym tego tak jednoznacznie nie oceniał jako klęskę Tuska. No bez przesady. Ale ja nie powiedziałem klęska. Powiedziałeś. Porażka. Bartek ma jednego świadka. Nie, jest różnica między słowem klęska a porażka. Dobrze. Bardzo was proszę tutaj Nie sądzę, żeby to była... Myślę, że Tusk po prostu chce tą partię poukładać, żeby mieć w miarę zborny aparat. Dobrze, Bartek, teraz ty broń przewodniczącego Tuska. Ja bardzo nie lubię zajmować się analizami sytuacji wewnątrz partii politycznych, ponieważ nie znoszę polityków wszystkich.
Guzik mnie obchodzi, co się dzieje wewnątrz partii, która frakcja w partii jest silniejsza, a która jest słabsza. Trochę bardziej mnie obchodzi frakcyjność w partii, która akurat rządzi, bo to ma przełożenie na władzę i na to, jaki będzie rozdział ministerstw i czy pan Ziobro ma mniej spółek Skarbu Państwa do obsadzenia, czy więcej. To jest ciekawe. To, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, mniej mnie obchodzi. Ja powiem w ten sposób. Było oczywiste, że Donald Tusk wrócił po to, żeby przejąć Platformę Obywatelską. Wszystko, co się działo, dzisiaj się wydarzyło, było oczywiste, że tak musi być. Jest politykiem z największym doświadczeniem europejskim w Polsce. Jest politykiem, który wyrósł ponad przeciętność polską, ponieważ zajmował stanowiska w Europie, których żaden polski polityk wcześniej nie zajmował. Ale wyrosłeś... Zobaczymy teraz, co potrafi i co to da. Ja mu do końca życia nie zapomnę, że nas okłamał, kiedy powiedział, że nie pojedzie do Brukseli, dokładnie w tym samym czasie negocjował z panią Merkel, żeby zostać przewodniczącym Rady Europejskiej. Ja mu tego nie zapomnę, tak jak żadnemu politykowi nie zapomnę, jak kłamie. Słuchaj, przepraszam, takie jedno pytanko. Czy Donald Tusk gościł w Onecie? Udzielił wywiadu? Nie. A widzisz, to jest taka otwartość na media. To jest cały Tusk. Ale oczywiście, że tak. Cały Tusku, który on będzie tutaj prowadził inną politykę i on nie wybiera sobie mediów, redakcji i dziennikarzy, a tak robi. Ale nie, bo ty się uśmiechasz. Ale słuchaj, Donald Tusk ogłaszał między innymi bojkot mojego programu i Andrzeja Morozowskiego, cichy bojkot, bo on w przeciwieństwie do Kaczyńskiego nie krzyczy o tym, że bojkotuje jakieś media, tylko to robi. I ty się uśmiechasz tak, i masz taką lekką satysfakcję z tego, a ja ci powiem, że od tego się zaczyna właśnie, od tego, kiedy polityk unika mediów, wybiera sobie, gdzie pójdzie i to, jak na przykład debata została zepsuta, musi być zły w tym programie, ty jesteś nim dzisiaj. A dobrze, nie, ale ja z przyjemnością. Ja Tomek jestem złym dzisiaj w programie. Że ja? Dobra, ja się zamykam, okej. Okay. Panie Sekielski. Pana zrzędzenie na Tuska też pomaga PiS-owi. Wolne media powinny walić w tarabany, a nie w Tuska. I jeszcze, bo to Andrzej napisał, a jeszcze Marek. Panie Sekielski, więc jak nie Donald Tusk, to kto pana zdaniem? Panie Sekielski, kto jest zły? Kto jest zły? No, to żeśmy ustalili. Ja przyznam, że tak jak samo jak zadaniem mediów nie jest wyprowadzanie ludzi na barykady, nie jest wyznaczanie, kto ma być liderem partii politycznych. Ale poza tym, no panowie, no przecież to wiadomo, że politycy prowadzą grę z mediami, realizując własne polityczne interesy. No nie oczekujcie od nich, że się zamienicie miejscami. No oni po prostu chcą w mediach wypaść jak najlepiej. Niektórzy, tak jak Ryszard Petru, w związku z tym chodzą po wszystkich i w zasadzie wypadają z lodówki. Nadmiar szkodzi, niestety, jak się okazało. Więc to też nie było najmądrzejsze. A on sobie nie wybierał, bo naprawdę chodził wszędzie. A to chodzi tylko do TVN-u i Wyborczej. Donald Tusk sobie wybiera, a Kaczyński sobie wybiera, znaczy, a Kaczyński wręcz nie wybiera sobie, tylko on decyduje kiedy i kogo w ogóle będzie, kto do niego przyjdzie i gdzie postawić przecinek, jak się okazało ostatnio. Ale właśnie, tekst jest gotowy, wystarczy wstawić przecinek. Ale to, że się na to zgodzimy, że do tego przywykliśmy, jest też objawem tego, że u nas nie ma normalnej sytuacji. Że jeśli polityk... No bo kulturę polityczną buduje się pogodził? Setki lat. No mówię, opinia publiczna się z tym pogodziła. No ale... A czy wiesz, no my możemy sobie popyszczyć, możemy teraz pożartować sobie, że Tusku się boi Onetu. No ale nie będzie chodził do Onetu, jeśli nie spotka go żadna za to kara. No a nie spotka go żadna kara, bo wyborcy to po prostu są kompletnie obojętni na to, tak? Dlaczego tak jest? Bo kultura polityczna w Polsce jest na potwornie niskim poziomie i że tego typu rzeczy przechodzą. Dlaczego jest na potwornie niskim poziomie? I udało się zbudowanie, jeszcze raz powtórzę, tych dwóch stref informacyjnych w Polsce. I ludzie, którzy chcą głosować na pana Tuska, oczekują wywiadów z nim. Panie Tusku, jest pan wspaniały, kiedy pan tą Polskę poprowadzi do zwycięstwa. Natomiast zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego oczekują dokładnie tego samego, że będą wywiady na kolanach z
panem prezesem robione. Nikt nie oczekuje już, że polityków się po prostu przesłuchuje, że dziennikarze są od przesłuchiwania polityków. Nikt tego od nich nie oczekuje już, ani może przesadzam, ale coraz większa część nie oczekuje tego. Oczekują tego drugiej strony, znaczy oczekują, że Jarosław Kaczyński przyjdzie do Onetu i Onet go zniszczy. A reakcja jest jaka? A reakcja jest taka jak pana Andrzeja. Panie Tomku, niech pan w końcu da spokój temu Tuskowi, bo pan pomaga PiSowi. No i tak to wygląda, tak? Jeżeli jesteśmy w dwóch plemionach, to te dwa plemiona wyłącznie walą się po głowach. Słuchajcie, plusy, minusy tygodnia. Zacznijmy od minusów. Minus tygodnia. Nie, Kuba pierwszy. Ja? Tak. Minus, no wiecie, no... Powiem wam tak, minus tego tygodnia... Największy... Pomyślałem o plusie, o minusie nie pomyślałem. Największy minus tego tygodnia, to moim zdaniem, mój osobisty, to jest taki, że ja się... Uderzasz mi w mikrofon. A, i w związku z tym robię czas. Robisz hałas i ciebie nie słychać. To nie może tak być. Poczułem się głęboko zawstydzony faktem, że jestem Polakiem. Głęboko. To znaczy tak mi po prostu było wstyd. Ale... sobie pomyślałem, że teraz jak będę wyjeżdżał za granicę, to aż mi głupio będzie się przyznawać, że pochodzę z tego kraju. Po wystąpieniu Morawieckiego w Parlamencie Europejskim to było po prostu absolutnie żenujące. Znaczy liczba, ilość kłamstw, bełkotu, propagandy, która tak nie przystawała do jakby kultury politycznej, demokratycznego Zachodu, że on jakiś troglodyta, no jakiś po prostu kompletny, no z innej rzeczywistości, no jakiś, wiesz co, no, barbarzyńca, no kompletny barbarzyńca. I sobie wtedy pomyślałem, że ten Zachód to musi żałować, że nas do tej Unii przyjął. Naprawdę muszą teraz żałować, znaczy, bo nie ma żadnych wątpliwości, że koszmar. To jest po prostu koszmar. Gdyby Polska dzisiaj wchodziła do Unii Europejskiej, nie zostałaby przyjęta, nie ma żadnych wątpliwości. I co więcej, zamknęliśmy... Także nie tylko my, ale Węgrzy też, razem z Węgrami, zamknęliśmy możliwość dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Nie będzie dalszego rozszerzenia. Nie ma szans, żeby jakikolwiek inny kraj, który chce przystąpić, przystąpił, dlatego że już, znaczy zobaczcie, co się dzieje. Znaczy, Europa Zachodnia sobie, a te nowe kraje sobie i są z nimi rozmaite problemy i okazuje się, że tak jak słusznie powiedziałeś, kulturę polityczną się buduje wiele lat i kultura polityczna nie zaczyna się w dzień po obaleniu komuny, tylko potrzebne są pokolenia polityków, którzy rozumieją, na czym ta kultura polityczna polega. Nie ma tych polityków ani w Polsce, ani w wielu innych krajach Europy Środkowej, czy jest ich bardzo mało. Oni oczywiście są, ale jest ich mało. Minus tygodnia? Czy ja mogę niepolitycznie? Dziękuję bardzo. Minus tygodnia to jest wstrząsająca historia z planu westernu Rust z Alekiem Baldwinem. Nieprawdopodobna historia, która prawdopodobnie wynika z tego, że cięcia kosztów poszły tak daleko, że na planach filmowych w USA brakuje ludzi i brakuje systemów zabezpieczeń. Wstrząsająca historia, jestem bardzo poruszony. Tak, słyszałem. Zastrzelił. Kierowniczkę zdjęć. Szefową szefową zdjęć. A ciekawe, dlaczego do niej mierzył akurat? Prawdopodobnie w kamerę, po prostu robili ujęcie prosto w kamerę. Kamera, ona stała ona za kamerą. Wstrząsająca historia. A tuż za nią reżyser stał w ogóle. Też został ranny, tak. To nie jest pierwszy tego typu przypadek. Przypomnę, że Brandon Lee zginął na planie filmowym w podobnej sytuacji bardzo. Ale jednak no, niesamowita historia. Bardzo jestem poruszony nią, dlatego chciałem o niej wspomnieć. A mnie tak zmartwiło, jeśli chodzi o minus tygodnia, że Wąski nie żyje. To prawda. Tak, ale to z dzisiaj informacja. Z dzisiaj, tak. Ale tak jak już takie smutno, to... Tak, no, zostając jeszcze w tym temacie z minusów, słyszeliście o występie pani Bożeny Dykiel w TVN-ie? Nie. Ja kiedyś miałem z nią do czynienia w tym samym programie i też palnęła coś bardzo takiego, coś innego. Panią Bożenę Dykiel trafiło coś w dekiel, mówiąc krótko. Powiedziała, że COVID jest spiskiem bogatych przeciwko biednym i tak dalej. I, o, no to ciekawe. I nosi okulary, które leczą z depresji. Tak, bo tam się taki guziczek naciska i się kolory zmieniają w okularach i to ją leczy z depresji. Ale rozumiem, że pani Dykiel czy ona się leczy w ten sposób? Czy no, ona dzięki temu utrzymuje się w znakomitej formie. Okej. Na szczęście... Nie, pogratulować. Na szczęście Dykiel. Prowadzące
Dzień dobry TVN. Zareagowali. To zresztą bardzo, bardzo podjęły decyzję o skróceniu wywiadu. Zresztą jest bardzo ciekawe, bo to ja też kiedyś prawda skróciłem z nią wywiad. Dzień dobry. Tak? A też ci wygadywała podobne historie? Użyła bardzo brzydkich słów, które postanowiłem, że jednak wystarczy. Ale jakie są brzydkie słowa na dzień dobry TVN? Że żydłaczy ktoś. Aha. O, czyli nie, takie antysemityczne. Żyduje, czy coś tam. Antysemickie. Antysemickie, więc powiedziałem Pani Bożenie, że to jest antysemickie, na co ona się oburzyła. Tak ja powiedziałem, że się oburzyłem jeszcze bardziej i skończyliśmy rozmowę. Ale wiecie, tak naprawdę to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób COVID przełamał te bariery społeczne, szczególnie w Indiach. To było nieprawdopodobnie przecież kastowe i bardzo rozwarstwione społeczeństwo, gdzie ci bogaci żyją zamknięci w swoich willach, mało tego w swoich strzeżonych osiedlach, gdzie nie można w ogóle wejść, wyjść. To jest miasto w mieście, które ma własne elektrownie, własne ujęcia wody, jakby własny szpital, własne. W ogóle żyją w innym kraju niż biedni. Inny system edukacji, inny, jakby zupełnie innej rzeczywistości, na innym poziomie finansowym. A wirus się nie zatrzymał. Mało tego, okazało się, że wirus tego w ogóle ma w nosie wszystkie bariery, druty i strażników i te szpitale są przepełnione wszystkie. W związku z tym ich nikt nie przyjmował do szpitali. Oni umierali w tych prywatnych karetkach. Tak samo jak ci biedni na ulicy. I to było przerażenie tej klasy bogactwa. Nie skręcamy tego wątku? Nie, ja jeden też. I bo jeszcze jeden minus fantastyczny mam. Przypomniałem jeszcze sobie. I też z planu filmowego poniekąd. Pan minister Czarnek bardzo się zainteresował serialem Squid Game na Netflixie, ponieważ uznał, że jest to serial niebezpieczny i będzie reagował. Czyli? Nie powiedział jeszcze jak, czy zamknie Netflix, czy co zrobi, ale będzie reagował. Mhm. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, że Ministerstwo Edukacji idzie na wojnę z Netflixem, przewiduje wielkie kolejne zwycięstwo. Proponuję od razu z góry łuk triumfalny Walei Szucha dla pana ministra Czarnka. Żeby stanął obok tego upamiętniającego cud nad Wisłą. Tak jest, dokładnie tak. Jest. Tak. W tym podwójny, taki jak McDonald's. Tak. Plus tygodnia. Plus tygodnia. No mój plus tygodnia jest zupełnie osobisty. Dawaj. Moja wnuczka zaczęła chodzić. Zrobiła pierwsze ten. Tak, to trzeba było w ogóle od tego zacząć program, byśmy porozmawiali. Jestem z niej bardzo dumny i to dokładnie, znaczy prawie dokładnie w swojej urodziny, także brawo, to zasługa dziadka. To jest zasługa ojca. ale super, jest bardzo, bardzo rezolutną, śmieszną i niebywale fajną dziewczynką. Także. Plusik tygodnia? Ja mam dwa plusy. Pierwszy plus jest taki, że minister edukacji Czarnek zajmie się serialem Squid Game, co zapewnia nam wiele super informacji i bardzo dużo tematów do dowcipów. Poza tym jest to bardzo głęboko edukacyjna akcja wobec młodzieży, która przyjmie ten gest z entuzjazmem. Ja na przykład jutro zadzwonię do rzecznika Ministerstwa Edukacji i będę prosił o na bieżąco informowanie mnie, jak idzie ta akcja. I bardzo chcę być, i zapewnię, że każdy szczegół na ten temat opublikujemy w Onecie. A drugi, byłem wczoraj na filmie, który mi się bardzo podobał, bardzo polecam. Nazywa się The Last Duel, czyli Ostatni Pojedynek. Ridley Scott, Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver i Jodie Comer. Przepiękny, fantastyczny film, który teoretycznie dzieje się w średniowiecznej Francji i opowiada prawdziwą historię ostatniego oficjalnego pojedynku ze zgodą króla, który miał ocenić, czy żona jednego rycerza, która oskarżyła drugiego rycerza o gwałt, ma rację czy nie, bo to nie chodziło o to, że kobieta ma coś do powiedzenia, chodziło o to, że Bóg rozstrzygnie w pojedynku, czy tak było, czy nie. I to jest prawdziwa historia, fantastyczny film. Jeżeli ktoś pójdzie na ten film spodziewając się takiego płaszcza i szpady, to się zdziwi. To jest po prostu absolutnie film o naszym świecie dzisiejszym i jest wspaniały. A dla mnie plusem tygodnia jest to, że pani Semeniuk, tak? Semeniuk? Ale ja w ogóle nie wiedziałem, że mamy agencję kosmiczną. To jest wspaniałe, ale teraz się dowiesz, bo będzie tak dużo newsów o niej. No fantastycznie. To jest wspaniała wiadomość. Podbijamy kosmos. Jest plusik tygodnia? Jest. I tym optymistycznym ale poczekajcie, akcentem. Ja uważam, że pierwszą decyzją, ja chciałem podsunąć pani minister od razu. Wybór nazwy pierwszej polskiej rakiety. Ja proponuję Narodowej. Lech. Ja proponuję Lech. I wygrałem konkurs. Dziękuję bardzo. No nie wiem, bo pierwsza to
To no nie, tak, to tak. Lech, no to jest dobre, ale nie, nie wiem, Lech, czy nie, Lechistan, czy nie Jadwiga. Nie, no ale, ale Lech, Lechistan, nie, od, Lech, ja uważam, od Lecha, kraj Lecha, Lechici wysyłają swoją rakietę gdzieś. Nie, znaczy, wiem, nie za bardzo wiedzą, gdzie. Tuż po wyborze stafu, następną ważną decyzją będzie, jaki pierwszy konkurs ogłosić, więc ja po prostu podsuwam pomysły. Okej. Bo ja, sztuczną inteligencję już mamy. Tak, Marek Suski. Ale mamy też już, mamy budować przecież też ten polski GPS, nasze Google Maps narodowe. To jest narodowe. Dworczyk. GPS-em jest Dworczyk, bo on wszystko wypuszcza, więc wiadomo. Suski jest sztuczną inteligencją, a do tej pierwszej rakiety polskiej zapakowałbym całą czołówkę Zjednoczonej Prawicy. Jest... I niech nie wracają z prędkością kosmiczną, puszczamy ich w kierunku czarnej dziury, ale nie, żeby przekroczyli horyzont zdarzeń, bo... tylko żeby tam się zatrzymali chwilę. Ja bym chciał, żeby mnie uwzględniono jednak. To jest ta pozycja, której bym chyba zrezygnował z dziennikarstwa, gdybym został szefem polskiego programu lotu na Marsa. Mam doświadczenie, lubię filmy science fiction. I chciałbym się zgłosić, pani minister, oficjalnie. Nie mam pojęcia, ale to przecież nie żadna przeszkoda. Ale Bartek, więc... jedno masz gwarantowane, katastrofa ci nie grozi, bo rakieta nigdy nie powstanie, więc jakby... Bo to jest jak miś przecież, bo właśnie chodzi o to, żeby robić, a nie o to, żeby będziecie zrobić. Będziecie jeszcze przepraszać panią minister. Będziecie jeszcze przepraszać, kiedy Polak stanie na Księżycu. Bartosz Węglarczyk, Jakub Bierzyński, Tomasz Sekielski. Dziękujemy bardzo, to był Sekielski Sunday Night Live. Jak zwykle bardzo mądrze, ciekawie, interesująco. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.